Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj bym chciał z Wami przeanalizować czasownik gefallen, podobać się. Czasownik, który sprawia mnóstwo problemów. Może z pozoru nie, jak się odmienia ten czasownik przez osoby, jest spoko, jest fajnie. Natomiast gdy się zaczyna analizować zdania, to powiem szczerze, że większość uczniów gdzieś tam wymięka. To będzie odpytajka. To będzie vlog, przy którym możecie się uczyć. Polega to na tym, że ja mówię zdanie polskie, potem jest jakaś tam pauza, 2-3 sekundy. Możecie sobie w tym czasie, jeżeli ta pauza jest za krótka dla Was, możecie sobie ją zatrzymać, zrobić, zapauzować na komputerach, na komórkach i powiedzieć tą swoją wersję, jaką Wy uważacie powinna brzmieć i potem puścić moją wersję i porównać. Także bierzemy się za czasownik gefallen. Czasownik gefallen, podobać się. Pierwsza rzecz, czym się różni to od języka polskiego, od czasownika podobać się, gefallen, że gefallen nie jest zwrotny. To znaczy jest gefallen, a nie sich gefallen. Tak? Tego sich nie ma. Jest tylko w języku polskim, w tej polskiej wersji, w tłumaczeniu. Podobać się. I to już, myślę, że to już jest powód do wielu problemów i błędów, które popełniacie. Bo to trzeba pamiętać właśnie, że tak to działa. Pierwsze zdanie, które już, jak ja na lekcjach to prowadzę i każę uczniom powiedzieć, uwaga, to już zadanie już dla Was, dla widzów. Ja się podobam. Ja się podobam. Uwaga. Ich gefalle. Czyli to zdanie mówi o tym, że mówi mi się, że jestem przystojny, ładny, atrakcyjny. To samo kobieta mówi, że mówi się o niej. I ona o tym wie, że jest ładna, atrakcyjna. I ja się podobam. Nie? Ich gefalle. Ja się podobam. I już widzimy różnicę. Tutaj jest ich gefalle, a w języku polskim mamy ja podobam się. Jest zaimek zwrotny, którego nie ma w języku niemieckim. Wiele osób mówi ich gefale w kontekście na przykład, że mi się coś podoba. Nie? Na przykład powiedz mi, zadanie uczniom zadaję, nie? Powiedz, podoba mi się ta muzyka. Nie? Ta muzyka mi się podoba i większość, jakaś tam grupa, może nie większość, ale mówi ich gefale, a ja mówię, nie. To ty się podobasz. W sensie to zdanie mówi o tym, ja się podobam. Oczywiście jest do tego pełne prawo. Jeżeli jesteś ładną, atrakcyjną kobietą, przystojnym mężczyzną, a z racji tego, że wszyscy jesteśmy dziełem Boga, no to wszyscy jesteśmy piękni, no to możemy pełne prawo to powiedzieć, właśnie takie zdanie wyrzec. Natomiast nie zawsze to chcemy powiedzieć, nie? Czyli ich gefale to jest ja się podobam. I tu jest dativ. Podobam się komu? Ja podobam się Tobie. Ich gefalle dir. Ich gefalle dir. Nie? Bo ja się podobam Tobie. Facet mówi, wiecie, playboy, macho, mówi, ja się podobam kobietom. Czyli kobiety mówią mi, że jestem atrakcyjny. I on mówi o sobie, ja podobam się kobietom. Jak on to powie po niemiecku? Ich gefalle den Frauen. Ich gefalle den Frauen. Den Frauen, nie wiem, czy tam widzicie, tam jest dativ. Podobam się komu, czemu. Bo die, liczba mnoga w datiwie, to jest den. Nie? Kobieta natomiast, mająca pełną wartość siebie, albo znająca swoją wartość, mówi, podobam się mężczyznom. I mówi, ich właśnie, podobam się mężczyznom, ok, bo ja zacząłem to mówić. Jak to zabrzmi po niemiecku? Ich gefalle den Männern. Ich gefalle den Männern. Den Männern to jest liczba mnoga od mężczyźni. Den, dativ. Natomiast mężczyźni to die Männer. A ta enka, Männern, to wynika z datiwu liczby mnogiej. Znamy zasadę? Mam nadzieję, że tak. Kolejny aspekt tego czasownika, słuchajcie, to jest to, że czasownik gefallen jest czasownikiem z przegłosem. To znaczy, że on w drugiej osobie, czyli tam, gdzie jest du, ty, i w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli tam, gdzie jest er, sie, es, nie ma już a, tylko jest a umlaut.
Czyli na przykład ty się podobasz, to jest, uwaga, spróbujecie mi to stworzyć? Start. Du gefällst. Du gefällst. Teoretycznie, gdyby tam umlautu nie było, no to byłoby du gefällst, nie? Ale jest umlaut, ponieważ czasownik gefallen, a mówiąc stricte w samofallen, ponieważ czasownik gefallen składa się z przedrostka ge i z fallen, z czasownika, i to jest właśnie czasownik jest przegłosowy, czyli jest du gefällst. Dobra, teraz powiem coś, co powinienem zdać na początek filmu, na jeden z tych początków, to za chwilę tu ustalę. Ciekawostką tego czasownika, słuchajcie, jest to, że czasownik gefallen wygląda jak czas przeszły, jak Partizip 2. Kojarzycie czasowniki machen, gemacht, lesen, gelesen, schreiben, geschrieben i tak dalej. I ta forma gefallen wygląda tak, jakby to był czas przeszły. A żart jest taki, żart, że ten czasownik tak wygląda w oryginale. On tak wygląda, po prostu gefallen. Tak jak macie czasownik machen, besprechen, anrufen, telefonieren, to tak jest czasownik gefallen. Ma z przodu ge, ale to nie jest jego element czasu przeszłego, tylko to jest element czasownika. On jest taki, ma taki przedrostek, ge. Wspomnę tylko, że jest parę takich czasowników, z takich popularniejszych to jest gehören, gehören, należeć do kogoś, już nie będę go analizował teraz. I teraz on się podoba. To jest teoretycznie powinno być gefällt, no bo ty na końcu musi być, ale jest przegłos, jest umlaut. Er gefällt, on się podoba. Ona się podoba, sie gefällt. Ono się podoba, es gefällt. Nie? Macie, pamiętajcie, cały czas macie sam czasownik gefällt i nie macie tego sich. Bo on się to jest tylko w języku polskim, w tej odmianie. I co jest bardzo ważne, ten czasownik gefallen no pojawia się, ma prawo się pojawić w każdej osobie. Ja się podobam, ty, on, ona, ono, my, wy, oni. Natomiast z moich obserwacji najczęściej używany jest właśnie trzecia osoba, czyli ona się podoba, on się podoba. To może dotyczyć ludzi, ale może dotyczyć muzyki. Nie? Na przykład die Musik gefällt mir. Ta muzyka mi się podoba. Patrzcie, jest ta muzyka, ja wyłączę na polskie, niemieckie napisy. Ta muzyka to jest ona, nie ja, nie ich gefale, tylko ona się podoba. Bo Musik ma rodzajnik die. Czyli będzie sie gefällt, komu czemu, mir, dativ. Albo możecie powiedzieć, ta muzyka podoba się nam. Nam się podoba ta muzyka. Die Musik gefällt uns. Tam też jest datyw. Chociaż jak wiecie, uns to jest zaimek, który się pojawia zarówno w datywie i w akusatywie. Też jest uns. Ta sama forma. Tak samo jest euch, wam, ale taka dygresyjka. I w tej trzeciej formie, słuchajcie, ten czasownik według mnie pojawia się najczęściej. Bo to może dotyczyć, jak mówiłem, muzyki, to może dotyczyć filmu. Ten film mi się nie podoba. Der Film gefällt mir nicht. Der Film gefällt mir nicht. Czy ta muzyka ci się podoba? Tu są też jazdy dosyć mocne. W momencie, gdy się pojawia pytanie, czy ta muzyka ci się podoba? No to jak znacie, to sobie poradzicie. Jeżeli nie znacie, to wiedzieć powinniście, że przy pytaniu następuje inwersja, czyli czasownik idzie na pierwsze miejsce. Podoba się tobie ta muzyka, czyli patrzcie, muzyka ci się podoba. Die Musik gefällt dir. Jak z tego zrobić pytanie? Gefällt daje ci na pierwsze miejsce. I za tym gefällt ciągnie też zaimek osobowy dir. On nie może stać na końcu. Nie może być gefällt die Musik dir. To jest dziwne zdanie. To dir idzie za gefällt. I powstaje nam zdanie gefällt dir die Musik? Czy podoba ci się ta muzyka? I odpowiadacie, ja, sie gefällt mir. Tak, ona mi się podoba. Tak samo czasownik gefallen, to samo się dzieje z nim w liczbie mnogiej, że jest bardzo często używane, że one, oni się podobają. Te piosenki,
te osoby nam się podobają, nie? One nam się podobają. Jak będzie po niemiecku? Sie gefallen uns. Sie gefallen uns. Mamy liczbę mnogą i przegłos nam znika. Nie ma go. Wracamy do zwykłego A, bez liczba mnoga. Sie gefallen uns. Te piosenki nam się bardzo podobają. Jak to będzie po niemiecku? Die Lieder gefallen uns sehr gut. Pamiętajmy, że to jest taka ciekawostka, że przy czasowniku gefallen bardzo często pojawia się słowo gut, które dosłownie tłumaczone to mi się podoba dobrze. No brzmi po polsku dziwnie, tak? Jeżeli go przetłumaczymy na polskie, natomiast to jest prawidłowe zdanie. Prawidłowe użycie tego słowa gut. Ono podbija to gefallen, nie? Czas przeszły, słuchajcie, tego czasownika. Präteritum to jest gefiel, czyli ich gefiel, ja się podobałem, mówi dziadek, chwalący się swoimi młodszymi latami, jak to powiedzieć, swoim okresem, Boże. Jeszcze raz. Czas przeszły, preteritum, to jest gefiel, gefiel, na przykład ja się podobałem. Mówi dziadek, wspominając swoje czasy bycia kawalerem. Ich gefiel den Mädchen. Podobałem się dziewczynom. Ich gefiel to jest preteritum, a w perfekcie powiecie mi, jak to jest? Ich habe den Mädchen gefallen. Uwaga! Gefallen to jest jednocześnie czasownik, o którym mówimy cały czas. Ale to też jest jego forma czasu przeszłego, particip 2. Czy ona się czymś różni od czasownika? No w budowie niczym, słuchajcie, w budowie niczym. To jest ta sama forma, gefallen. Czyli ja się podobałem, ich habe gefallen. Ty się podobałaś, hast du gefallen. Na przykład mówimy babci, która jest ładną kobietą, 60-70 lat, ale ładna kobieta zadbana, mówimy, o, babcia się chłopakom podobała, nie? Mówimy, babciu, podobała się mężczyznom, nie? Oma, du hast den Männern gefallen. Bym dorzucił tutaj gut. Du hast den Männern gut gefallen. Podobałaś się. Znowu nie ma się. W języku niemieckim gefallen nie ma sich. Ja tak podkreślam, już może powtarzam się, ale chcę wam zaznaczyć te elementy, które są właśnie istotne w tym wszystkim. Albo pytamy dziadka, nie, który ma swoje lata, ale jest przystojnym mężczyzną, no to babciu, dziadku, podobałeś się kobietom? Jak to zabrzmi po niemiecku to zdanie? Opa, hast du den Frauen gut gefallen? Może to gut, jak tu nie czuję, nie musi być. Hast du den Männer, przepraszam, hast du den Frauen gefallen? Podobałeś się kobietom? Byliście na filmie, wychodzicie z kina i mówicie, ten film mi się podobał. W perfekcie? Der Film hat mir gefallen. Nie? Bo czas przeszły, posiłkowy hat, jest dativ. Ten film, nie ja. Znowu powtórzę ten element, ale tyle razy go słyszę na lekcjach, że muszę o nim powiedzieć, że na przykład bardzo dużo osób mówi, powiedz zdanie, podobał mi się ten film i bardzo dużo osób zaczyna od zdania ich. Rozumiecie? Że mają powiedzieć, film mi się podobał, a mówią, ich habe. A ja mówię, dobrze, dobrze, podobałeś się. Masz prawo tak sądzić. Może dostałeś jawne sygnały, że tak jest. Ale chyba nie o tym mówimy. To nie ja jestem bohaterem, tylko ten film. Nie? Myślę sobie, że to jest bardzo często, to jest bardzo mocne odniesienie do języka angielskiego, kiedy mamy na przykład zdanie I like this film, nie? Dobrze mówię? Ja tak jestem słaby z angielskiego, ale I liked, nie? Podobał mi się ten film, czyli ja lubiłem ten film. I tak wiele osób myśli, że tak tworzy się właśnie z gefallen. Nie. Gefallen jest przeniesieniem polskiego czasownika podobać się. To coś podoba się nam. Etwas gefällt uns, nie? Dobra, wszystko. Tutaj macie w opisie w lekcji Quizlet macie link do lekcji, gdzie właśnie ten czasownik gefallen analizuje przez 3 dni od daty premiery,
czyli ja napiszę do którego, bo ja nie wiem, kiedy będzie premiera. Przez 3 dni ten link będzie otwarty, dostępny dla wszystkich. Jeżeli ktoś chciałby potem również z niego korzystać, zapraszam do Patronite, tam za 20 zł udostępniam te lekcje i wiele, wiele, wiele innych lekcji. Tam taki miesięczny czas, 20 zł, myślę, że to nie jest dużo, a jest mnóstwo, mnóstwo materiału. Z mojej strony wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.